zachowań związanych z, no, z brakiem humanitaryzmu? No, ciężko mówić o humanitaryzmie, gdy widzimy jedną z cel w Warszawie Grochowej. Mam zdjęcie, dysponuję nimi, gdzie w podłodze jest dziura, w suficie również, łóżka się załamują, a często po prostu nie da się na nich spać, bo te dykty są spleśniałe i ludzie się w nie zapadają. No to obiektywny obraz tego, o czym panu mówię, dlatego że widziałem te zdjęcia na własne oczy. Pan pyta mnie w swojej odpowiedzi o to, jak do tego dochodzi. Ja panu powiem przykład. Jest pan dyrektor major Łukasz Pieńkos. To osoba, która zarządza jednostką w Warszawie Grochowie. Ta ma swój oddział zewnętrzny w Popowie. Równolegle na Warszawie Białołęce pracuje pani magazynier, która jest magazynierem. W ciągu 2 tygodni awansuje na stanowisko wychowawcy w oddziale zewnętrznym ZK Grochów tylko dlatego, że jest siostrą pani komendant ośrodka szkolenia służby więziennej. Nepotyzm. Mi to trudno komentować. Tak, ja zawsze opieram się, podejmując obronę czy komentarz, opieram się na aktach. Ale jeżeli jest tak, ja przyjmę na chwilę, że roboczo tak jest, jak pan mówi, no to niewątpliwie powinno mieć to jakieś odbicie na przykład w aktach osobowych, czy w jakimś określonym formalnym postępowaniu. Ma premię, awanse, nagrody. Jeżeli mamy tam odpowiedź na to, no to pewnie ktoś powinien się tym zainteresować. Panie mecenasie, kolejna zmiana w tym kodeksie karnym to bezwzględne dożywocie. Jak ktoś, kto ma świadomość, że nigdy w życiu, choćby nie wiem co, nie wyjdzie z więzienia, miał ochotę poddać się resocjalizacji? To jest niemożliwe. Bardzo dobre pytanie. Jeżeli przyjmiemy założenie, że mój klient, że oskarżony, osadzony, usłyszy wyrok bezwzględnego dożywocia. Czyli nie wychodzić by nie wiem co. Czyli mamy karę śmierci na raty. Dzień po dniu jest wykonywana kara śmierci w stosunku do takiego obywatela, który po pierwsze stracił wszystko, nie ma w związku z tym żadnej nadziei i żadnej motywacji do tego, żeby przedsięwziąć jakieś, nazwijmy to, działania autonaprawcze. Albo nawet nie ma motywacji do tego, żeby uczestniczyć w zewnętrznych programach resocjalizacyjnych. Ja nie chcę używać mocnych słów, ale to jest coś w rodzaju hodowania sobie, czy wychowywania, no nie wiem, takiej bestii, która nie ma żadnej nadziei. Lub potencjalnych samobójców. Ewentualnie samobójców, tak? Zdecydowanie jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Szczególnie, że aktualnie obowiązujące przepisy dają możliwość ograniczenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, na przykład o 30 lat w wypadku dożywotniego pozbawienia wolności. Wiadomo, że przez najbliższe 30 lat nie będzie mógł skazany się ubiegać o warunkowe przedterminowe. Skoro tak, to ja zakładam, że 30 lat to jest wystarczający czas na refleksję. 30 lat, no to średnio licząc jest, no, nieco mniej niż 1/3 życia dorosłego człowieka. Z ciekawości, panie mecenasie, wystąpiłem do...